Dzień dobry, witam serdecznie. Rafał Bruski. Dziękuję za przyjęcie zaproszenia. Witam serdecznie wszystkich przybyłych. Witam także moich współpracowników spółki miejskie, które także, tak jak tu powiedziano, są do Państwa dyspozycji. Jest ze mną pan prezydent Sebastian Chmara, odpowiedzialny za sport, sprawy związane z promocją. Jest pan prezydent Jan Szopiński. Dwa główne obszary, którymi się zajmuję, to jest edukacja i pomoc społeczna. Są nieobecni pani Grażyna Ciemniak w delegacji służbowej w Warszawie i która odpowiada za sprawy gospodarki komunalnej. Także odpowiada, znaczy odpowiadam to ja, ale jakby prowadzi w moim imieniu i odciąża mi, pomaga sprawę dotyczącą tematu, który na pewno dzisiaj będzie poruszony, czyli tematu spalarni. Tego się spodziewam i tak być powinno. Nawet gdyby miał nie być, to ja sam, że tak powiem, będę chciał o tym mówić. I jest pan Stefan Markowski, dzisiaj nie mógł być obecny, bardzo przepraszam, jest odpowiedzialny za plany zagospodarowania przestrzennego, za sprawy związane z administracją budowlaną, czyli pozwolenia na budowę, sprawy drogowe. Także tak mniej więcej ten podział wygląda. Witam także, bo dostrzegam szanownych radnych. Widzę panią wiceprzewodniczącą Annę Mackiewicz. I jeżeli jest jeszcze ktoś z radnych, to też go chętnie powitam, ale musiałby podnieść rękę. Jest pan Michał Sztybel tam z tyłu, o właśnie. Także szanowni państwo, poświęcę myślę 15-20 minut. To ja chciałbym powiedzieć o tym, co jest według mnie najważniejsze, co determinuje sprawy, którymi się na co dzień, czym się zajmujemy. Spraw są tysiące, ale tysiące i więcej niekiedy niż tysiące pewnie, ale są sprawy, które z punktu widzenia państwa wszystkie są ważne, bo dla każdego, jeżeli przyjdzie do urzędu, to jego sprawa jest ważna, ale z punktu widzenia gradacji zarządzania całym miastem, to z całym szacunkiem dla tych, którzy to wykonują. Wydanie dowodu osobistego jest sprawą bardzo prostą i prezydent tym się w ogóle nie zajmuje, a sprawami strategicznymi zajmuję się ja wraz z zastępcami. Od czasu, kiedy pełnię tą funkcję, staram się w wielu obszarach wdrożyć zasadę partycypacji mieszkańców w decyzjach. Nie chciałbym i unikam sytuacji takich, kiedy jednoosobowo zapadają decyzje, które są niekonsultowane. Stąd między innymi na kilku obszarach już się udało, a na innych szukamy dobrych rozwiązań. Udało się stworzyć pewne nie koła, tylko pewne ciała, czy to są kolegia nazywane, czy rady, na przykład do spraw kultury, w którym środowiska kultury wspólnie z moimi urzędnikami wypracowują kierunki i rozwoju i funkcjonowania tego obszaru miasta. W ramach sportu powołaliśmy Radę do spraw sportu z działaczy, z wybitnych trenerów, z tych, którzy na sporcie się znają. Pan prezydent Chmara w tych spotkaniach uczestniczy. Staramy się wyszukać jak najlepsze decyzje dla tego obszaru. Pan prezydent Szopiński, odpowiedzialny za edukację, powołaliśmy, sami nauczyciele to wybierali, kilkunastu dyrektorów, do Rady Dyrektorów po to, żeby dla odmiany skorzystać z ich wiedzy, doświadczenia, żeby decyzje, które wypracowujemy, były jak najlepsze. Jest na przykład pełnomocnik do spraw rowerowych, który reprezentuje środowisko rowerowe. Takich osób i takich ciał mamy co najmniej już kilka, jeszcze nie więcej niż 10. Współpracujemy na zasadzie pełnego partnerstwa i także dzisiejsze spotkanie na pewno będzie dla mnie trudne. Tego się spodziewam, bo najlepiej by było, gdybym na wszystkie państwa pytania i oczekiwania mógł powiedzieć pozytywnie, ale znając życie, to oczywiście będzie niemożliwe, ale będę starał się zawsze powiedzieć, dlaczego to jest niemożliwe. Pierwszy temat, który jest ważny, o którym krótko, to jest sprawa związana z powstaniem metropolii. Mówię o tym na każdym spotkaniu, bo chciałbym, żebyśmy wszyscy bydgoszczy sobie uświadamiali, jak to jest dla nas sprawa ważna. Dzisiaj, jak funkcjonuje województwo, wiemy, że tak naprawdę ośrodkiem decyzyjnym o rozwoju jest Urząd Marszałkowski i to tam zapadają w porozumieniu z ministrem rozwoju regionalnego decyzje dotyczące całego województwa, ale i dotyczące Bydgoszczy. Ten ośrodek decyzyjny przesunął się tam. Uważam, że dzisiaj jest czas, abyśmy
tworząc metropolię czy dyskutując o niej, uznali, że taka jaka jest prawda, jakie są fakty, że Bydgoszcz jest liderem w każdej dziedzinie życia społecznego, gospodarczego i nie ma znaku równości, tak jak proponują nasi koledzy z Torunia, na zasadzie duopolu pewnego, tylko wyraźnie jesteśmy liderem i tym liderem chcemy pozostać i dlatego tak uparcie o to walczymy. I zarówno ja i z wielkim szacunkiem dla całej Rady Miasta, która jednym głosem w ważnych sprawach, bez względu na różnego rodzaju podziały i niekiedy inne opinie dotyczące innych spraw, mówi tak wiodącym ośrodkiem w naszym województwie, w tworzonej metropolii, bez względu na jej kształt, powinna być Bydgoszcz. Dziękuję. Dziękuję bardzo.